Milioner ratuje 7-letnie dziecko porzucone w kanalizacji. Po latach chłopiec, teraz milioner, postanawia poszukać swoich prawdziwych rodziców. Odkrywa powód porzucenia, który zmienił jego życie. To odkrycie doprowadza go do najgłębszych łez. Oto historie, które opowiadamy, mogą odmienić twój dzień i rozgrzać twoją duszę. Zapisz się i pozwól, aby każda opowieść stała się częścią twojego życia. Była wyjątkowo deszczowa noc w Warszawie, kiedy Jakub Makowski opuścił swoje biuro przy ulicy Nowy Świat. W wieku 55 lat ten odnoszący sukcesy przedsiębiorca z branży technologicznej zbudował imperium od zera, przekształcając mały startup w jedną z największych firm software'owych w kraju. Mimo wszystkich swoich sukcesów, zawsze czegoś brakowało w jego życiu – rodziny. Tej nocy, gdy jego prywatny kierowca został wcześniej zwolniony z powodów osobistych, Jakub postanowił przejść się w drobnym deszczu, co zwykł robić, gdy potrzebował uporządkować myśli. Zarząd naciskał, aby wybrał następcę, ponieważ nie miał spadkobierców. Ulice były prawie puste, z wyjątkiem kilku przechodniów, którzy spieszyli się, by uciec przed deszczem, który zaczynał się nasilać. Wtedy dziwny dźwięk przyciągnął jego uwagę. Początkowo myślał, że to tylko odgłos wody spływającej kanałami, ale było w tym coś innego, coś, co ścisnęło jego serce. Było to słabe i przestraszone łkanie, dochodzące z głębi studzienki ściekowej w pobliżu parku Ujazdowskiego. Jakub ostrożnie podszedł bliżej, pochylając się nad otworem. Dźwięk stał się wyraźniejszy. To zdecydowanie był płacz dziecka. Bez wahania wyjął telefon komórkowy i wezwał straż pożarną, próbując jednocześnie nawiązać kontakt z kimkolwiek, kto był tam na dole. Halo? Jest tam ktoś? Nie bój się, jestem tu, żeby pomóc. Jego głęboki i spokojny głos odbił się echem w otworze. Przez kilka sekund płacz ustał, zastąpiony napiętą ciszą. Potem drżący głosik odpowiedział: pomóż mi, proszę. Jest tu ciemno. Kolejne minuty wydawały się wiecznością. Jakub prowadził ciągłą rozmowę z chłopcem, dowiadując się, że nazywa się Grzegorz i ma około 7 lat. Chłopiec był zdezorientowany i przestraszony, nie potrafiąc wytłumaczyć, jak się tam znalazł. Kiedy przyjechała straż pożarna, akcja ratunkowa przyciągnęła niewielki tłum ciekawskich, którzy przechodzili obok. Chłopiec, gdy w końcu się wynurzył, był brudny i przemoczony, ale fizycznie cały. Jego duże brązowe oczy, choć przestraszone, błyszczały intensywnością, która głęboko poruszyła Jakuba. W szpitalu, do którego zabrano Grzegorza, lekarze potwierdzili, że pomimo strachu i kilku zadrapań był zdrowy. Pracownica socjalna wyznaczona do sprawy, Helena Nowak, kobieta w średnim wieku z wieloletnim doświadczeniem w podobnych przypadkach, natychmiast rozpoczęła dochodzenie w sprawie rodziny chłopca. Jakub, który zwykle delegował sprawy osobiste swojemu sprawnemu zespołowi doradców, postanowił osobiście śledzić sprawę. Było coś w tym chłopcu, wewnętrzna siła zmieszana z wrażliwością, co przypominało mu siebie samego z dzieciństwa. W następnych dniach, gdy władze próbowały zlokalizować krewnych Grzegorza, Jakub stał się stałym bywalcem schroniska, w którym chłopiec był tymczasowo umieszczony. Przynosił książki, zabawki, a przede wszystkim poświęcał swój czas na rozmowy z nim. Grzegorz powoli zaczął się otwierać. Był inteligentnym i spostrzegawczym chłopcem, z naturalną ciekawością wszystkiego wokół siebie. Zadawał wnikliwe pytania o biznes Jakuba, wykazując zaskakujące zrozumienie jak na swój wiek. Helena, pracownica socjalna, z rosnącym zainteresowaniem obserwowała więź, która tworzyła się między przedsiębiorcą a chłopcem. Po dwóch tygodniach bezowocnych poszukiwań krewnych wezwała Jakuba na poważną rozmowę do swojego biura w Ośrodku Pomocy Społecznej. Panie Makowski, jak pan wie, nie udało nam się zlokalizować żadnych krewnych Grzegorza, zaczęła, poprawiając swoje okulary w dyskretnych oprawkach. W takich przypadkach zwykle kierujemy dziecko do systemu adopcyjnego, ale zrobiła znaczącą pauzę, studiując reakcję biznesmena. Jakub, który rzadko okazywał emocje na spotkaniach biznesowych, poczuł, jak jego serce przyspiesza. Zanim Helena skończyła swoje zdanie, już wiedział, jaka będzie jego następna decyzja. Decyzja, która zmieni nie tylko życie Grzegorza, ale także jego własne w sposób, którego jeszcze nie mógł sobie wyobrazić. Deszcz padający na zewnątrz zaczynał słabnąć,
podobnie jak cienie unoszące się nad przyszłością Grzegorza. Nowa historia miała się rozpocząć. Historia o drugich szansach, o rodzinie i o tym, jak los czasami wybiera najbardziej nieoczekiwane ścieżki, aby połączyć ludzi, którzy potrzebują siebie nawzajem. Tej nocy, gdy Jakub jechał z powrotem do swojego apartamentu na Mokotowie, jego umysł już snuł plany na przyszłość. Nie będzie to łatwa droga, ale po raz pierwszy od długiego czasu czuł, że jego życie ma większy cel niż tylko gromadzenie bogactwa i sukcesów biznesowych. Rezydencja Makowskich, zlokalizowana w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy Mokotowa, nigdy nie wydawała się tak żywa jak w dniu, w którym przybył Grzegorz. Pracownicy domu, przyzwyczajeni do cichej rutyny Jakuba, z ciekawością obserwowali, jak mały chłopiec z zachwytem odkrywał każdy zakątek posiadłości. Regina, gospodyni pracująca dla Jakuba od 2 dekad, nie mogła powstrzymać uśmiechu, widząc swojego pracodawcę tak oddanego osobistemu organizowaniu pokoju chłopca. Po raz pierwszy widziała biznesmena odkładającego na bok ważne zobowiązania, aby poświęcić się czemuś tak osobistemu. Panie Jakubie, dzwonił dekorator, pytając o kolory pokoju chłopca, powiedziała Regina, obserwując, jak jej pracodawca próbuje złożyć skomplikowany tor dla zdalnie sterowanych samochodów. Nie potrzebujemy dekoratora, Regino. Grzegorz i ja zrobimy to razem, odpowiedział Jakub, zaskakując gospodynię. On musi poczuć, że to naprawdę jest jego przestrzeń, że może brać udział w decyzjach. W gabinecie rezydencji stosy dokumentów związanych z procesem adopcji dzieliły przestrzeń z milionowymi projektami firmy. Helena, pracownica socjalna, ostrzegła, że proces nie będzie prosty, nawet przy wszystkich wpływach Jakuba. Konieczne będzie udowodnienie, że może on zapewnić nie tylko komfort materialny, ale także odpowiednie środowisko emocjonalne dla dziecka. W ciągu pierwszych tygodni rutyna domu przeszła całkowitą transformację. Poranki, wcześniej wypełnione tylko biznesowymi telefonami i wirtualnymi spotkaniami, teraz zaczynały się od rodzinnego śniadania. Grzegorz, początkowo nieśmiały, stopniowo zaczynał czuć się bardziej swobodnie w składaniu specjalnych próśb do kucharki, pani Zosi, która rozpływała się nad słodkim usposobieniem chłopca. Pan powinien zobaczyć, jaki on jest mądry, skomentowała pani Zosia do Jakuba pewnego ranka. Wczoraj wyjaśniał mi, jak działa układ słoneczny. Ciekawe, gdzie się tego wszystkiego nauczył. Pytanie pani Zosi echowało jednym z największych zmartwień Jakuba. Przeszłość Grzegorza była tajemnicą, którą należało ostrożnie rozwikłać. Chłopiec rzadko mówił o swoim życiu przed uratowaniem, a kiedy to robił, jego wspomnienia wydawały się pomieszane i fragmentaryczne. To było podczas sobotniego popołudnia, gdy razem organizowali nowy pokój, że Grzegorz dokonał swojego pierwszego znaczącego odkrycia. Jakub znalazł chłopca siedzącego na podłodze, wpatrującego się w stary medalion, który wyjął z kieszeni. To było mojej mamy, powiedział Grzegorz cicho, ściskając przedmiot w małych palcach. Powiedziała, że ma mnie chronić, ale... Jakub usiadł obok niego, szanując moment wrażliwości. Chcesz mi o tym więcej opowiedzieć? Grzegorz pokręcił głową przecząco, ale podał medalion Jakubowi. Był to stary przedmiot z wygrawerowanymi inicjałami, które były częściowo zatarte przez czas. Tylko litery MW były wciąż widoczne. Tej nocy, po tym jak Grzegorz zasnął, Jakub zadzwonił do Karola Wiśniewskiego, swojego zaufanego prywatnego detektywa. Potrzebuję, żebyś coś dla mnie zbadał z maksymalną dyskrecją, powiedział, opisując medalion i inicjały. Tymczasem w firmie zaczęły krążyć plotki o adopcji Grzegorza. Alicja Tarnowska, ambitna wiceprezes, która od lat pozycjonowała się jako naturalny następca Jakuba, nie ukrywała swojego zaniepokojenia nagłą zmianą w życiu CEO. Jesteś pewien, że to odpowiedni moment na to, Jakubie? Zapytała podczas prywatnego spotkania. Firma jest w kluczowym momencie międzynarodowej ekspansji. Po raz pierwszy w życiu, Alicjo, jestem czegoś absolutnie pewien, odpowiedział Jakub z determinacją, która zaskoczyła nawet jego samego. I nie martw się o firmę. Obecność Grzegorza w moim życiu tylko dała mi większą jasność co do tego, co naprawdę się liczy. Wieczorem, obserwując Grzegorza śpiącego spokojnie w jego nowym pokoju, Jakub zastanawiał się nad tym, jak bardzo jego życie zmieniło się w tak krótkim czasie. Ściany, kiedyś puste, teraz były ozdobione kolorowymi rysunkami. Ciszę zastąpił śmiech i ciekawskie pytania,
a jego serce, które tak długo poświęcało się tylko biznesowi, teraz przepełnione było miłością, o którą nigdy nie podejrzewał, że jest zdolny. Jednak patrząc na tajemniczy medalion w swoich rękach, Jakub wiedział, że to tylko powierzchnia znacznie głębszej historii. Kim była matka Grzegorza? Dlaczego go zostawiła? I co oznaczały te inicjały na medalionie? Odpowiedzi na te pytania miały nadejść, ale na razie Jakub skupiał się na swojej najważniejszej misji – sprawieniu, by Grzegorz czuł się naprawdę jak w domu, kochany i bezpieczny. Reszta wiedział, przyjdzie we właściwym czasie. Adaptacja Grzegorza do najbardziej prestiżowej prywatnej szkoły w Warszawie zaskoczyła wszystkich. W ciągu zaledwie 3 miesięcy chłopiec nie tylko dogonił swoich rówieśników, ale też wyróżnił się w matematyce i naukach ścisłych. Jego nauczycielka, pani Beata Adamczyk, poprosiła o specjalne spotkanie z Jakubem, aby omówić wyjątkowy rozwój ucznia. Panie Makowski, w ciągu 20 lat nauczania nigdy nie widziałam dziecka o tak wielkiej zdolności przyswajania wiedzy, skomentowała pani Beata, pokazując pracę Grzegorza. Szczególnie biorąc pod uwagę jego przeszłość, cóż, jego poprzednią sytuację. Jakub z dumą oglądał perfekcyjnie zorganizowane zeszyty syna. Grzegorz opracował własny system notowania, używając różnych kolorów do kategoryzowania informacji, co było zaskakująco zaawansowane jak na jego wiek. Jednakże nie wszystko było idealne. Podczas lekcji o historii rodziny, gdy dzieci miały przedstawić swoje drzewa genealogiczne, Grzegorz przeżył swój pierwszy kryzys. Koordynatorka pedagogiczna, pani Marta Sobieska, znalazła go płaczącego, ukrytego w bibliotece. Powiedział mi coś niepokojącego, relacjonowała pani Marta Jakubowi później tego dnia. Mówił o rudowłosej kobiecie, która zwykła go odwiedzać przed incydentem ze studzienką. Według Grzegorza zawsze używała mocnych perfum o zapachu jaśminu. Ta informacja natychmiast przypomniała Jakubowi o medalionie, który był teraz badany przez Karola Wiśniewskiego. Tego samego wieczoru detektyw przesłał swój pierwszy wstępny raport. Inicjały MW mogą należeć do Marii Walczak, która pracowała w tradycyjnej jubilerii około 8 lat temu, poinformował Karol przez telefon. Interesujące jest to, że ta jubileria należała do rodziny Tarnowskich. Wzmianka o nazwisku Tarnowskich sprawiła, że Anna poczuła nagły przypływ adrenaliny. Tarnowscy byli jedną z najbardziej wpływowych rodzin w mieście, a ich historia sięgała kilku pokoleń wstecz. Znani byli nie tylko z prowadzenia luksusowej jubilerii, ale także z zaangażowania w lokalne sprawy polityczne i kulturalne. Tarnowscy? Zapytała Anna, starając się ukryć swoje zaskoczenie. Czy wiesz coś więcej na temat tej konkretnej jubilerii? Karol westchnął ciężko po drugiej stronie linii. Niestety niewiele więcej. Jubileria została zamknięta kilka lat temu, krótko po tym, jak Maria Walczak przestała tam pracować. Plotki głosiły, że doszło do jakiegoś skandalu, ale nikt nie zna szczegółów. Tarnowscy skutecznie wyciszyli sprawę. Anna podziękowała Karolowi za informację i zakończyła rozmowę, obiecując, że da znać, jeśli dowie się czegoś nowego. Po odłożeniu telefonu usiadła przy swoim biurku, przeglądając notatki. Teraz, gdy pojawiło się nazwisko Tarnowskich, sprawa nabrała zupełnie nowego wymiaru. Tarnowscy byli znani z tego, że strzegą swoich tajemnic. Jeśli rzeczywiście doszło do jakiegoś skandalu w ich jubilerii, z pewnością zrobiliby wszystko, aby zatuszować sprawę. Anna zastanawiała się, czy Maria Walczak mogła być w jakiś sposób zamieszana w ten skandal. Czy to możliwe, że zniknięcie Marii miało związek z tym, co wydarzyło się w jubilerii? Anna postanowiła skupić się na dwóch aspektach sprawy. Po pierwsze, musiała dowiedzieć się więcej o Marii Walczak, jej przeszłości, rodzinie, znajomych. Po drugie, należało zgłębić historię jubilerii Tarnowskich i okoliczności jej zamknięcia. Zaczęła od przeszukania lokalnych archiwów prasowych. Spędziła kilka godzin przeglądając stare wydania gazet, szukając jakichkolwiek wzmianek o Marii Walczak lub jubilerii Tarnowskich. Ku jej rozczarowaniu znalazła jedynie kilka krótkich notatek o otwarciu nowej kolekcji biżuterii czy charytatywnych akcjach organizowanych przez rodzinę Tarnowskich. O Marii nie było ani słowa. Sfrustrowana brakiem postępów, Anna postanowiła zmienić podejście. Zamiast skupiać się na oficjalnych źródłach, zdecydowała się na bardziej bezpośrednie metody.
postanowiła odwiedzić okolice, w których kiedyś znajdowała się jubileria Tarnowskich. Następnego dnia, uzbrojona w notes i aparat fotograficzny, Anna udała się na ulicę Złotą, gdzie niegdyś mieścił się elegancki sklep jubilerski. Teraz w tym miejscu znajdował się modny butik odzieżowy. Anna rozejrzała się po okolicy, szukając kogoś, kto mógłby pamiętać dawną jubilerię. Po kilku nieudanych próbach wreszcie trafiła na starszego pana, który prowadził niewielki antykwariat kilka budynków dalej. Pan Stanisław, bo tak się przedstawił, okazał się kopalnią wiedzy o historii tej części miasta. Ach, jubileria Tarnowskich, westchnął z nostalgią, gdy Anna zapytała go o dawny sklep. To było coś pięknego. Zawsze, gdy przechodziłem obok, zatrzymywałem się, by podziwiać wystawę. Szkoda, że tak nagle została zamknięta. Anna natychmiast wyczuła okazję. Nagle? Co pan przez to rozumie? Pan Stanisław rozejrzał się, jakby chciał upewnić się, że nikt ich nie podsłuchuje. Cóż, pewnego dnia sklep po prostu nie został otwarty. Żadnych zapowiedzi, żadnych wyjaśnień. Po prostu z dnia na dzień zniknął. A potem zaczęły krążyć plotki. Anna pochyliła się bliżej, nie chcąc przegapić ani słowa. Jakie plotki? Mówiono, że doszło do kradzieży. Podobno zniknął bardzo cenny naszyjnik, prawdziwe arcydzieło jubilerskie. Niektórzy twierdzili, że to była robota kogoś z wewnątrz. A czy pamięta pan może pracownicę o imieniu Maria? Maria Walczak? Zapytała Anna, starając się, by jej głos brzmiał neutralnie. Oczy pana Stanisława rozbłysły. Maria? Oczywiście, że ją pamiętam. Młoda, utalentowana dziewczyna. Często wpadała do mojego sklepu, interesowała się starą biżuterią. Miała prawdziwe oko do pięknych rzeczy. Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Wreszcie jakiś konkret. A co się z nią stało po zamknięciu jubilerii? Pan Stanisław zmarszczył brwi. To dziwne, ale po prostu przestała się pojawiać. Tak jak jubileria, zniknęła z dnia na dzień. Myślałem, że może wyjechała, ale nikt nic nie wiedział na pewno. Anna podziękowała panu Stanisławowi za informację i ruszyła w drogę powrotną do swojego biura. Jej umysł pracował na pełnych obrotach. Teraz miała już pewność, że zniknięcie Marii Walczak i nagłe zamknięcie jubilerii Tarnowskich były ze sobą powiązane. Ale jak? I co stało się z cennym naszyjnikiem? Po powrocie do biura Anna zaczęła porządkować zebrane informacje. Na tablicy korkowej przypięła zdjęcie budynku, w którym kiedyś mieściła się jubileria. Obok umieściła notatkę z imieniem i nazwiskiem Marii Walczak. Pomiędzy nimi narysowała znak zapytania, symbol tajemnicy, którą musiała rozwiązać. Następnie skupiła się na rodzinie Tarnowskich. Wiedziała, że będzie to trudne zadanie. Byli wpływowi i z pewnością niechętni do dzielenia się informacjami. Jednak Anna nie zamierzała się poddawać. Postanowiła zacząć od zbadania publicznych rejestrów, szukając jakichkolwiek powiązań między Tarnowskimi a Marią Walczak. Godziny mijały, a Anna zagłębiała się coraz bardziej w gąszcz dokumentów i baz danych. Nagle jej wzrok przykuł pewien wpis. Maria Walczak figurowała jako świadek na akcie ślubu jednego z młodszych członków rodziny Tarnowskich, Tomasza. Ślub odbył się zaledwie miesiąc przed zniknięciem Marii i zamknięciem jubilerii. Bingo! Wykrzyknęła Anna, czując, że właśnie trafiła na kluczowy trop. Czy możliwe, że między Marią a Tomaszem istniało coś więcej niż tylko relacja pracownik-pracodawca? Czy to mogło mieć związek z tajemniczą kradzieżą i nagłym zamknięciem sklepu? Anna wiedziała, że musi dowiedzieć się więcej o Tomaszu Tarnowskim. Szybko przeszukała internet, znajdując kilka artykułów na jego temat. Okazało się, że Tomasz, w przeciwieństwie do reszty swojej rodziny, nie był zainteresowany prowadzeniem rodzinnego biznesu. Zamiast tego poświęcił się sztuce, zostając znanym malarzem. To mogło wyjaśniać jego bliższą relację z Marią. Być może połączyła ich wspólna pasja do piękna i sztuki. Ale jak to wszystko łączyło się z kradzieżą naszyjnika i zniknięciem Marii? Anna postanowiła podjąć ryzyko i spróbować skontaktować się bezpośrednio z Tomaszem Tarnowskim. Znalazła numer do jego galerii sztuki i, biorąc głęboki oddech, wybrała numer. Po kilku sygnałach usłyszała głos kobiety. Galeria Światło i Cień, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, odpowiedziała Anna, starając się brzmieć profesjonalnie. Czy mogłabym rozmawiać z panem Tomaszem Tarnowskim? Mam kilka pytań dotyczących jego wcześniejszych prac. Przykro mi, ale pan Tarnowski obecnie przebywa za granicą na plenerze malarskim. Czy mogę w czymś pomóc?
Anna szybko myślała. A kiedy pan Tarnowski wróci? Powinien wrócić za około 2 tygodnie. Czy chciałaby pani umówić spotkanie po jego powrocie? Anna zgodziła się, podając swoje dane kontaktowe. Po zakończeniu rozmowy opadła na krzesło, czując mieszankę frustracji i ekscytacji. Z jednej strony musiała czekać 2 tygodnie, by porozmawiać z Tomaszem. Z drugiej, ten czas mógł być doskonałą okazją, by lepiej przygotować się do tej rozmowy i zgromadzić więcej informacji. Postanowiła wykorzystać ten czas jak najlepiej. Najpierw skupiła się na dokładnym zbadaniu historii rodziny Tarnowskich. Przeszukała archiwa, czytała stare artykuły prasowe, sprawdzała rejestry biznesowe. Powoli zaczynała składać w całość obraz potężnej rodziny, która przez dekady budowała swoją pozycję w mieście. Jednocześnie Anna nie zapomniała o Marii Walczak. Próbowała odnaleźć jej rodzinę lub przyjaciół, którzy mogliby rzucić więcej światła na jej zniknięcie. To zadanie okazało się jednak niezwykle trudne. Wydawało się, jakby Maria celowo zatarła za sobą wszelkie ślady. W miarę jak mijały dni, Anna coraz bardziej zagłębiała się w sprawę. Spędzała długie godziny w biurze, analizując każdy szczegół, szukając powiązań, które mogły umknąć jej wcześniej. Czasami miała wrażenie, że krąży w kółko, ale nie poddawała się. Wiedziała, że gdzieś tam czeka na nią odpowiedź. Wreszcie nadszedł dzień spotkania z Tomaszem Tarnowskim. Anna starannie przygotowała się do rozmowy, układając w głowie listę pytań. Wiedziała, że musi być ostrożna. Jeden fałszywy krok mógł sprawić, że Tomasz zamknie się w sobie i straci szansę na poznanie prawdy. Galeria Światło i Cień mieściła się w odnowionym budynku starej fabryki. Wysokie sufity i duże okna tworzyły przestrzeń idealną do prezentacji sztuki. Anna rozejrzała się po wnętrzu, podziwiając obrazy Tomasza. Rzeczywiście miał talent. Jego prace były pełne emocji i głębi. Pani Anna, jak mniemam? Usłyszała za sobą głęboki, męski głos. Odwróciła się i stanęła twarzą w twarz z Tomaszem Tarnowskim. Był to wysoki, szczupły mężczyzna w średnim wieku, z delikatnie siwiejącymi skroniami i przenikliwym spojrzeniem artysty. Tak, to ja. Dziękuję, że zgodził się pan na spotkanie, odpowiedziała Anna, starając się ukryć zdenerwowanie. Tomasz uśmiechnął się lekko. Cóż, jestem ciekaw, co takiego zainteresowało panią w moich wcześniejszych pracach. Proszę, usiądźmy. Poprowadził ją do małego biura na zapleczu galerii. Anna usiadła na krześle naprzeciwko Tomasza, czując, jak jej serce przyspiesza. To był moment prawdy. Panie Tarnowski, zaczęła ostrożnie, moje zainteresowanie pańskimi wcześniejszymi pracami jest w rzeczywistości związane z pewnym projektem, nad którym pracuję. Projekt ten dotyczy historii pańskiej rodziny, a konkretnie jubilerii, którą kiedyś prowadziliście. Twarz Tomasza stężała, a jego oczy zwęziły się nieznacznie. Jubileria? To było dawno temu. Nie jestem pewien, czy mogę pani w czymkolwiek pomóc. Anna wiedziała, że musi działać szybko. Rozumiem, że to może być trudny temat, ale jestem szczególnie zainteresowana jedną z osób, która tam pracowała, Marią Walczak. Na dźwięk tego imienia Tomasz wyraźnie zbladł. Przez chwilę siedział w milczeniu, jakby walczył z własnymi myślami. W końcu westchnął głęboko. Maria, nie słyszałem tego imienia od lat. Skąd pani o niej wie? Anna postanowiła zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. Panie Tarnowski, prowadzę prywatne śledztwo w sprawie zniknięcia Marii Walczak. Wiem, że była świadkiem na pańskim ślubie, krótko przed tym, jak zniknęła. Wiem też o kradzieży cennego naszyjnika i nagłym zamknięciu jubilerii. Czy może mi pan powiedzieć, co naprawdę się wtedy wydarzyło? Tomasz przez długą chwilę patrzył na nią w milczeniu. W końcu wstał i podszedł do okna, wpatrując się w ulicę. Nie ma dnia, żebym o tym nie myślał, powiedział cicho. Maria, ona była wyjątkowa. Nie tylko utalentowana jubilerka, ale też wrażliwa dusza. Rozumiała moją sztukę jak nikt inny. Anna wyprostowała się na krześle, zaintrygowana tą nową informacją. Tato, czy możesz mi powiedzieć coś więcej o Marii? Jak się poznaliście? Stanisław westchnął głęboko. Jego oczy nabrały odległego wyrazu, jakby przenosił się myślami do odległych czasów. To było podczas wystawy biżuterii w Krakowie, prawie dekadę temu. Maria prezentowała swoje projekty. Były one tak inne od wszystkiego, co dotychczas widziałem.
łączyła tradycyjne techniki z nowoczesnymi materiałami w sposób, który zapierał dech w piersiach. Anna słuchała uważnie, widząc, jak twarz ojca ożywia się na wspomnienie tamtych chwil. Spędziliśmy cały wieczór rozmawiając o sztuce, o życiu. Czułem, że znalazłem pokrewną duszę. Zaproponowałem jej pracę w naszej rodzinnej firmie, a ona przyjęła z entuzjazmem. Ale co się stało? Zapytała Anna, przeczuwając, że historia nie ma szczęśliwego zakończenia. Stanisław potrząsnął głową, a jego głos stał się cichy i pełen żalu. Twoja matka, ona nie rozumiała naszej relacji. Widziała w Marii zagrożenie, choć między nami nigdy nie było nic niestosownego. To była czysta, artystyczna więź. Anna poczuła ukłucie w sercu, słysząc o cierpieniu ojca. Co się stało z Marią? Pewnego dnia po prostu zniknęła, odpowiedział Stanisław, jego głos drżący od emocji. Zostawiła tylko krótki list, mówiący, że musi odejść dla dobra wszystkich. Nigdy więcej jej nie widziałem. Anna milczała przez chwilę, przetwarzając te informacje. Nagle coś jej się przypomniało. Tato, czy Maria nosiła kiedykolwiek medalion, taki z inicjałami MW? Oczy Stanisława rozszerzyły się ze zdziwienia. Tak, faktycznie. To był prezent ode mnie, specjalnie dla niej zaprojektowany. Skąd o tym wiesz? Anna wzięła głęboki oddech, wiedząc, że to, co zaraz powie, może wszystko zmienić. Bo ten medalion ma teraz mały chłopiec o imieniu Gabriel. Chłopiec, który może być twoim wnukiem. Stanisław zbladł, jego ręce zacisnęły się na podłokietnikach fotela. Co ty mówisz, Anno? To niemożliwe. Tato, wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale wszystko na to wskazuje. Gabriel, jego wiek, medalion, zniknięcie Marii. To nie może być przypadek. Stanisław wstał powoli, podszedł do okna i wyjrzał na ogród, który kiedyś Maria tak uwielbiała. Jego głos był ledwie słyszalny, gdy w końcu przemówił: jeśli to prawda, jeśli Maria miała dziecko, to moje dziecko, muszę go znaleźć, Anno. Muszę poznać prawdę. Anna podeszła do ojca i delikatnie położyła dłoń na jego ramieniu. Zrobimy to razem, tat. Znajdziemy Gabriela i dowiemy się, co naprawdę się stało. W tym momencie do pokoju jej twarz wyrażała mieszaninę zaniepokojenia i ciekawości. O czym rozmawiacie? Wyglądacie, jakbyście zobaczyli ducha. Stanisław i Anna wymienili spojrzenia. Anna skinęła głową, dając ojcu do zrozumienia, że czas powiedzieć prawdę. Stanisław wziął głęboki oddech i zwrócił się do żony. Heleno, musimy porozmawiać. O przeszłości, o Marii i o dziecku, które może być naszym wnukiem. Helena zamarła, jej twarz pobladła. Co takiego? Stanisławie, o czym ty mówisz? Anna delikatnie poprowadziła matkę do fotela. Mamo, usiądź proszę. To długa historia, ale musisz ją usłyszeć. Przez następną godzinę salon rodziny Tarnowskich był świadkiem emocjonalnej rozmowy, w której wyszły na jaw długo skrywane sekrety, niewypowiedziane uczucia i nowe, szokujące odkrycia. Helena płakała. Stanisław próbował ją pocieszać. A Anna starała się utrzymać spokój, wiedząc, że teraz to ona musi być siłą dla swoich rodziców. Kiedy emocje nieco opadły, Helena spojrzała na męża i córkę załzawionymi oczami. Co teraz zrobimy? Anna wzięła głęboki oddech i powiedziała z determinacją: znajdziemy Gabriela. Dowiemy się prawdy. I jeśli to naprawdę nasz wnuk, nasz bratanek, przyjmiemy go do rodziny. Czas naprawić błędy przeszłości. Stanisław skinął głową, ściskając dłoń żony. Masz rację, Anno. Czas stawić czoła przeszłości i może odnaleźć przebaczenie. Gdy zapadł zmierzch, rodzina Tarnowskich siedziała w salonie, planując kolejne kroki. Wiedzieli, że droga przed nimi będzie trudna i pełna niespodzianek, ale byli zdeterminowani, by odnaleźć prawdę i być może zyskać nowego członka rodziny. Anna wyjrzała przez okno na ogród pogrążony w ciemności. Gdzieś tam w wielkim mieście był chłopiec noszący medalion jej ojca. Chłopiec, który mógł zmienić wszystko. Z determinacją w sercu Anna obiecała sobie, że zrobi wszystko, by go odnaleźć i odkryć prawdę o Marii Walczak. Następnego dnia Anna wcześnie rano wstała i udała się do swojego biura w firmie Tarnowskich. Jako główna projektantka i przyszła spadkobierczyni rodzinnego biznesu. Miała dostęp do wszystkich archiwów firmy. Zdecydowana znaleźć więcej informacji o Marii, spędziła godziny przeglądając stare dokumenty, katalogi i zdjęcia z wystaw. W końcu
ukryta w zakurzonym albumie, znalazła fotografię, która sprawiła, że jej serce zabiło szybciej. Na zdjęciu była Maria, młoda kobieta o ognistych włosach i przenikliwym spojrzeniu, stojąca obok Stanisława na jakimś eleganckim przyjęciu. Oboje uśmiechali się, a w ich oczach widać było iskrę, która mówiła więcej niż 1000 słów. Anna delikatnie wyjęła zdjęcie z albumu i odwróciła je. Na odwrocie znajdował się napis: Wystawa jesienna, 2010, Maria i Stanisław, nowa kolekcja Gwiezdny Pył. Gwiezdny Pył, wyszeptała Anna, przypominając sobie tę kolekcję. Była to seria biżuterii inspirowana nocnym niebem, pełna delikatnych gwiazd i konstelacji wykonanych z diamentów i szafirów. Teraz Anna zrozumiała, dlaczego ta kolekcja zawsze była ulubioną jej ojca. Z nowym tropem Anna zaczęła przeglądać dokumenty związane z tą konkretną kolekcją. W końcu znalazła coś, co przykuło jej uwagę. Lista adresowa klientów, którzy zakupili elementy z Gwiezdnego Pyłu. Wśród nich znajdowało się nazwisko, które sprawiło, że Anna wstrzymała oddech. Maria Walczak, Ulena Jaśminowa 7, Warszawa. Bez wahania Anna chwyciła za telefon i zadzwoniła do swojego przyjaciela, Piotra, który pracował w agencji detektywistycznej. Piotr, tu Anna. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę znaleźć kogoś, kto mieszkał pod adresem Ulen Jaśminowa 7 w Warszawie około 8-10 lat temu. Piotr, przyzwyczajony do nietypowych próśb Anny, zgodził się bez zbędnych pytań. Daj mi kilka godzin. Oddzwonię, jak coś znajdę. Anna spędziła resztę dnia, starając się skupić na bieżących projektach, ale jej myśli ciągle wracały do Marii, Gabriela i tajemnic, które mogły zmienić całe jej życie. Późnym popołudniem jej telefon zadzwonił. To był Piotr. Anno, mam coś dla ciebie, powiedział bez wstępu. Pod tym adresem rzeczywiście mieszkała Maria Walczak, ale wyprowadziła się stamtąd prawie 8 lat temu. Jednak udało mi się znaleźć coś ciekawego. Maria ma siostrę, Ewę Kowalską, która nadal mieszka w Warszawie. Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Masz adres Ewy? Tak, zapisz, Ulen Słonecznikowa 15, mieszkanie 3. Anna, no w co ty się pakujesz? Piotr, gdybym ci powiedziała, pewnie byś mi nie uwierzył, ale obiecuję, że wszystko ci wyjaśnię, jak tylko będę mogła. Dziękuję ci. Kończąc rozmowę, Anna natychmiast zaczęła planować wyjazd do Warszawy. Wiedziała, że musi działać szybko, zanim strach lub wątpliwości powstrzymają ją przed odkryciem prawdy. Wieczorem, podczas kolacji z rodzicami, Anna podzieliła się swoimi odkryciami. Jadę jutro do Warszawy, oznajmiła, patrząc na zaskoczone twarze rodziców. Znalazłam siostrę Marii. Może ona wie, gdzie jest Gabriel. Stanisław wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, ale Helena położyła dłoń na jego ramieniu. Jedź, Anno, powiedziała cicho. Znajdź odpowiedzi, których wszyscy potrzebujemy. Następnego ranka Anna wsiadła do pociągu do Warszawy z sercem pełnym nadziei i obaw. Nie wiedziała, co ją czeka, ale była zdeterminowana, by odkryć prawdę o Marii Walczak i chłopcu, który mógł być jej bratem. Kiedy pociąg ruszył, Anna wyjęła z torebki stare zdjęcie Marii i Stanisława. Patrząc na uśmiechnięte twarze na fotografii, szepnęła cicho: Znajdę cię, Gabriel, i dowiem się, co naprawdę się stało. Podróż do Warszawy minęła Annie jak w mrocznym śnie. Krajobrazy za oknem zlewały się w jedną rozmazaną plamę, podczas gdy jej myśli krążyły wokół niezliczonych scenariuszy tego, co mogło ją czekać. Czy Ewa Kowalska będzie chętna do rozmowy? Czy wie cokolwiek o Gabrielu? A może cała ta podróż okaże się ślepym zaułkiem? Gdy pociąg wtoczył się na dworzec centralny w Warszawie, Anna poczuła nagły przypływ adrenaliny. Była tu, w mieście, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie być może znajdzie odpowiedzi na pytania, które od lat nękały jej rodzinę. Z adresem Ewy Kowalskiej zapisanym w telefonie Anna złapała taksówkę. Podczas jazdy przez zatłoczone ulice stolicy obserwowała tętniące życiem miasto, zastanawiając się, czy gdzieś tutaj Maria spędziła ostatnie lata swojego życia w Warszawie. W końcu taksówka zatrzymała się przed niepozorną kamienicą na ulicy Słonecznikowej. Anna zapłaciła kierowcy i biorąc głęboki oddech podeszła do drzwi wejściowych. Znalazła nazwisko Kowalska na liście mieszkańców i nacisnęła dzwonek. Po chwili, która wydawała się wiecznością, usłyszała trzask interkomu. Słucham? Odezwał się kobiecy głos. Dzień dobry,
Czy rozmawiam z panią Ewą Kowalską? Zapytała Anna, starając się, by jej głos brzmiał pewnie. Tak, to ja. O co chodzi? Anna wzięła głęboki oddech. Nazywam się Anna Tarnowska. Chciałabym porozmawiać z panią o pani siostrze Marii Walczak. Nastąpiła długa cisza. Anna już myślała, że Ewa się rozłączyła, gdy nagle usłyszała brzęczyk otwieranych drzwi. Proszę wejść. Drugie piętro. Powiedział głos, tym razem znacznie cichszy i jakby niepewny. Anna weszła do budynku, jej serce biło jak młot. Wspinając się po schodach, zastanawiała się, co ją czeka za drzwiami mieszkania numer 3. Gdy dotarła na drugie piętro, drzwi do mieszkania były już uchylone. Anna zapukała delikatnie i weszła do środka. W małym, przytulnym salonie stała kobieta w średnim wieku, o rysach twarzy przypominających Marię ze starego zdjęcia. Jej oczy były pełne niepokoju i ciekawości. Pani Ewa? Zapytała Anna, wyciągając rękę na powitanie. Ewa skinęła głową, ściskając dłoń Anny. Proszę, niech pani usiądzie. Chce pani herbaty? Tak, poproszę, odpowiedziała Anna, czując, że rozmowa może być długa i trudna. Gdy Ewa wróciła z dwoma filiżankami parującej herbaty, Anna wyjęła z torebki zdjęcie Marii i Stanisława. Znalazłam to zdjęcie w rzeczach Marii, powiedziała Anna, podając fotografię Stanisławowi. Wygląda na to, że była pani bardzo ważną osobą w jej życiu. Stanisław wziął drżącymi dłońmi zdjęcie i przyglądał mu się przez długą chwilę. Na fotografii widać było jego młodszą wersję, stojącą obok uśmiechniętej Marii przed wejściem do jubilera. Oboje promienieli szczęściem. To było tuż po tym, jak Maria zaczęła u mnie pracować, powiedział cicho Stanisław, gładząc palcem twarz Marii na zdjęciu. Miała niezwykły talent do projektowania biżuterii. Jej projekty zawsze miały w sobie coś magicznego, jakby każdy kamień szlachetny opowiadał swoją własną historię. Anna przysunęła się bliżej, chcąc usłyszeć każde słowo. Czy może pan opowiedzieć mi więcej o Marii z tamtego okresu? Jaką osobą była? Stanisław westchnął, odkładając zdjęcie na stolik. Maria była jak promień słońca. Zawsze uśmiechnięta, pełna energii i pomysłów. Miała niezwykłą zdolność do rozumienia ludzi. Kiedy klient przychodził po prezent dla ukochanej osoby, Maria potrafiła stworzyć coś idealnego, jakby czytała w ich sercach. Ewa, która do tej pory cicho przysłuchiwała się rozmowie, wtrąciła: Pamiętam, jak często zostawała po godzinach, pracując nad specjalnymi zamówieniami. Czasami znajdowałam ją śpiącą przy biurku, z ołówkiem w ręku i szkicownikiem pełnym nowych projektów. Anna notowała skrzętnie każde słowo, czując, że jest blisko odkrycia ważnego elementu historii swojej matki. Czy pamięta pan moment, kiedy Maria odeszła z pracy? Co się wtedy wydarzyło? Twarz Stanisława zachmurzyła się. To był trudny okres dla nas wszystkich. Maria zaczęła się zmieniać. Stała się bardziej zamknięta w sobie. Często wydawała się zamyślona i smutna. A potem pewnego dnia po prostu nie przyszła do pracy. Zostawiła tylko krótki list, w którym przepraszała i mówiła, że musi odejść. Czy wie pan, dokąd pojechała? Zapytała Anna, czując, jak jej serce przyspiesza. Stanisław pokręcił głową. Niestety nie. Próbowałem ją odnaleźć, ale jakby rozpłynęła się w powietrzu. To było jak strata córki. Anna zauważyła, że oczy starszego mężczyzny zaszkliły się od łez. Położyła dłoń na jego ramieniu w geście pocieszenia. Panie Stanisławie, jest coś, co muszę panu powiedzieć. Zaczęła Anna, biorąc głęboki oddech. Maria była moją matką. Stanisław i Ewa spojrzeli na nią z niedowierzaniem. Twoją matką? Wyszeptał Stanisław, przyglądając się Annie uważnie. Teraz widzę, masz jej oczy i ten sam delikatny uśmiech. Anna skinęła głową, czując, jak emocje ściskają jej gardło. Niedawno dowiedziałam się prawdy o moim pochodzeniu. Próbuję teraz złożyć w całość historię mojej matki, zrozumieć, dlaczego musiała odejść. Stanisław chwycił dłoń Anny, ściskając ją lekko. Moje dziecko, nie wiem, co dokładnie wydarzyło się w życiu Marii, ale jedno mogę ci powiedzieć z całą pewnością. Kochała cię ponad wszystko. Często mówiła o swojej córeczce, o tym, jak jest dla niej ważna. Teraz rozumiem, że mówiła o tobie. Anna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Czy pamięta pan coś jeszcze? Cokolwiek, co mogłoby mi pomóc zrozumieć, dlaczego musiała nas opuścić. Ewa, która do tej pory siedziała cicho, nagle wstała i podeszła do starej komody w rogu pokoju.
Może to pomoże? Powiedziała, wyjmując z szuflady małe pudełeczko. Maria zostawiła to tutaj przed odejściem. Prosiła, żebyśmy przechowali to dla niej, ale nigdy po to nie wróciła. Anna z bijącym sercem otworzyła pudełeczko. W środku znajdował się delikatny srebrny naszyjnik z zawieszką w kształcie klucza. Na odwrocie klucza wygrawerowane były inicjały MW oraz data. To była ostatnia rzecz, którą Maria zaprojektowała przed odejściem, wyjaśnił Stanisław. Mówiła, że to klucz do jej serca i przyszłości. Nigdy nie zrozumiałem, co dokładnie miała na myśli. Anna obracała naszyjnik w dłoniach, czując, jak kolejny element układanki wskakuje na swoje miejsce. Ta data to dzień moich urodzin, wyszeptała. Stanisław i Ewa wymienili znaczące spojrzenia. Anno, powiedział Stanisław, kładąc dłoń na jej ramieniu. Nie wiem, co dokładnie spotkało Marię, ale jestem pewien, że wszystko, co robiła, robiła z miłości do ciebie. Ten naszyjnik to musiał być jej sposób na to, by zawsze być blisko ciebie, nawet jeśli nie mogła być przy tobie fizycznie. Anna przycisnęła naszyjnik do piersi, czując, jak łzy spływają jej po policzkach. Dziękuję, wyszeptała. Dziękuję, że zachowaliście te wspomnienia o niej. To dla mnie niesamowicie ważne. Stanisław uśmiechnął się łagodnie. Maria byłaby z ciebie taka dumna, moje dziecko. Widzę w tobie jej siłę i determinację. Gdy Anna żegnała się ze Stanisławem i Ewą, czuła, że zrobiła kolejny krok w kierunku odkrycia prawdy o swojej matce. Naszyjnik, który teraz wisiał na jej szyi, wydawał się ciężki od znaczenia i tajemnic, które wciąż czekały na odkrycie. Wychodząc z mieszkania, Anna wiedziała, że jej poszukiwania są dalekie od zakończenia. Ale teraz miała nie tylko więcej informacji, ale także namacalne połączenie z matką. Klucz, który być może pewnego dnia otworzy drzwi do pełnej prawdy o jej przeszłości. Z nową determinacją w sercu, Anna ruszyła w drogę powrotną, zastanawiając się, jakie jeszcze tajemnice kryje przeszłość jej matki i co oznacza data wyryta na kluczu. Czuła, że jest blisko odkrycia prawdy, ale jednocześnie zdawała sobie sprawę, że każda odpowiedź rodzi nowe pytania. Wieczorem, siedząc w swoim mieszkaniu, Anna przyglądała się uważnie naszyjnikowi z kluczem. Data wyryta na odwrocie, dzień jej urodzin, nie dawała jej spokoju. Czy to możliwe, że Maria zostawiła gdzieś wiadomość, którą Anna miała odnaleźć, gdy dorośnie? Zdeterminowana, by rozwikłać tę zagadkę, Anna zaczęła przeglądać wszystkie dokumenty i pamiątki, które udało jej się zgromadzić podczas swoich poszukiwań. Każdy skrawek informacji, każde zdjęcie i notatka mogły zawierać klucz do zrozumienia decyzji jej matki. Gdy zegar wybił północ, Anna wciąż siedziała otoczona papierami z laptopem na kolanach, szukając jakichkolwiek powiązań między datą na kluczu a miejscami lub wydarzeniami z przeszłości Marii. Zmęczona, ale zdeterminowana, postanowiła zrobić sobie krótką przerwę. Wstała, by zrobić herbatę, gdy jej wzrok padł na stare zdjęcie, które wcześniej przeoczyła. Było to zdjęcie Marii stojącej przed starym, majestatycznym budynkiem. Anna przyjrzała się uważnie fotografii i nagle poczuła, jak jej serce przyspiesza. W tle, za Marią, widoczna była tablica z nazwą ulicy Ulukę Klonowa 7. Klonowa 7, wymamrotała Anna do siebie, czując nagły przypływ adrenaliny. Szybko wróciła do komputera i wpisała adres w wyszukiwarkę. Ku jej zdumieniu okazało się, że pod tym adresem znajduje się stary, zabytkowy bank. Anna poczuła, jak wszystkie elementy układanki zaczynają się ze sobą łączyć. Klucz na naszyjniku, data jej urodzin, stary bank. Czy możliwe, że Maria zostawiła coś dla niej w skrytce bankowej? Nie tracąc ani chwili, Anna chwyciła telefon i zadzwoniła do swojego przyjaciela Piotra, który pracował w branży finansowej. Piotr, przepraszam, że dzwonię tak późno, ale to ważne, powiedziała, gdy odebrał. Czy wiesz coś o starym banku na Klonowej 7? Czy wciąż działa? Piotr, choć zaskoczony późną porą telefonu, odpowiedział: tak, to jeden z najstarszych banków w mieście. Wciąż działa, ale głównie obsługuje stare konta i skrytki. Dlaczego pytasz? Anna szybko wyjaśniła mu swoją teorię. Piotr słuchał z rosnącym zainteresowaniem. To możliwe, powiedział po chwili namysłu. Wiele osób w tamtych czasach korzystało ze skrytek bankowych do przechowywania ważnych dokumentów lub cennych przedmiotów. Jeśli twoja matka rzeczywiście zostawiła tam coś dla ciebie, to klucz, który masz, może być kluczem do skrytki.
Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza z emocji. Piotr, czy możesz mi pomóc? Czy da się jakoś sprawdzić, czy moja matka rzeczywiście miała tam skrytkę? To nie będzie łatwe, ostrzegł Piotr. Banki są bardzo ostrożne, jeśli chodzi o informacje o skrytkach, szczególnie tych starych. Ale może uda nam się coś zdziałać. Spotkajmy się jutro rano przed bankiem, zobaczę, co da się zrobić. Anna zgodziła się, czując mieszaninę podekscytowania i niepokoju. Czy jutro wreszcie odkryje prawdę o swojej matce? Co mogła zostawić dla niej Maria w tej tajemniczej skrytce? Tej nocy Anna prawie nie zmrużyła oka. Jej myśli krążyły wokół możliwych scenariuszy i odkryć, które mogą ją czekać. Trzymała naszyjnik z kluczem blisko serca, czując, że jest bliżej niż kiedykolwiek do odkrycia prawdy o swojej matce i o sobie samej. Rankiem, gdy pierwsze promienie słońca zaczęły przebijać się przez zasłony, Anna była już gotowa do wyjścia. Z bijącym sercem i naszyjnikiem bezpiecznie ukrytym pod bluzką ruszyła w stronę starego banku na Klonowej 7, nie wiedząc, że ten dzień może zmienić wszystko, co do tej pory wiedziała o swojej przeszłości i tożsamości. Anna dotarła przed bank na Klonowej 7 kilka minut przed umówionym spotkaniem z Piotrem. Stary, majestatyczny budynek z kolumnami i ozdobnym frontonem wydawał się niemal nie pasować do nowoczesnego miasta, które wyrosło wokół niego. Anna przyglądała się uważnie każdemu szczegółowi, zastanawiając się, ile razy jej matka mogła przekraczać ten sam próg. Piotr pojawił się punktualnie, ubrany w garnitur, który dodawał mu profesjonalnego wyglądu. Dzień dobry, Anno, przywitał się, uśmiechając się zachęcająco. Gotowa na małe śledztwo? Anna skinęła głową, czując, jak nerwy ściskają jej żołądek. Bardziej niż kiedykolwiek. Dziękuję, że mi pomagasz, Piotr. Od czego są przyjaciele? Odpowiedział, prowadząc ją w stronę wejścia. Posłuchaj, rozmawiałem wczoraj z kolegą, który pracuje w tym banku. Nie mógł mi wiele powiedzieć, ale potwierdził, że skrytki z tamtego okresu wciąż istnieją i są utrzymywane. Jeśli twoja matka rzeczywiście zostawiła tu coś dla ciebie, powinno tam być. Weszli do środka, gdzie przywitał ich chłodny, klimatyzowany powietrze i zapach starego drewna. Anna rozejrzała się po marmurowym holu, wyobrażając sobie swoją matkę stojącą w tym samym miejscu lata temu. Piotr podszedł do stanowiska obsługi klienta i po krótkiej rozmowie z pracownikiem wrócił do Anny. Dobrze, udało mi się załatwić spotkanie z kierownikiem Duski Skrytek, powiedział cicho. Ale Anno, musisz być przygotowana na to, że mogą odmówić dostępu bez odpowiednich dokumentów. Anna przytaknęła, ściskając w dłoni naszyjnik z kluczem. Rozumiem, ale muszę spróbować. Po kilku minutach oczekiwania zostali zaproszeni do eleganckiego biura na piętrze. Za masywnym biurkiem siedział starszy mężczyzna o siwych włosach i przenikliwym spojrzeniu. Jego twarz była poważna, ale nie nieprzyjazna. Witam państwa, powiedział wstając i wyciągając rękę. Jestem Tadeusz Tarnowski. Czym mogę służyć? Anna zrobiła krok do przodu, czując, jak serce bije jej szybciej. Dzień dobry, panie Tarnowski. Nazywam się Anna Kowalska, a to jest mój przyjaciel, Piotr Nowak. Przyszliśmy w sprawie Marii Walczak. Na dźwięk tego imienia twarz Tadeusza lekko zbladła, ale szybko odzyskał opanowanie. Maria Walczak? To imię nie było wymawiane w tych murach od lat. Skąd ją znacie? Anna wzięła głęboki oddech. To długa historia, ale Maria Walczak była moją matką. Zapadła cisza. Tadeusz powoli usiadł z powrotem w fotelu, nie spuszczając wzroku z Anny. Twoja matka? To nieoczekiwane. Proszę, usiądźcie. Gdy usiedli, Anna kontynuowała. Wiem, że pracowała tutaj kilka lat temu. Próbuję dowiedzieć się więcej o jej przeszłości, o tym, co się stało. Tadeusz westchnął głęboko. Maria była wyjątkową osobą, utalentowaną jubilerką i kimś więcej dla naszej rodziny, ale jej historia jest skomplikowana i bolesna. Proszę, nalegała Anna. Muszę wiedzieć. Całe życie żyłam bez tej wiedzy. Tadeusz spojrzał na nią uważnie, jakby oceniając, czy może jej zaufać. W końcu podjął decyzję. Maria przyszła do nas jako młoda, utalentowana projektantka biżuterii. Szybko stała się nieodzowną częścią naszego zespołu, ale zbliżyła się również do mojego syna, Aleksandra. Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Czy to możliwe, że... Tadeusz kontynuował. Ich związek był intensywny,
ale skomplikowany. Rodzina nie aprobowała go w pełni. Maria pochodziła z prostej rodziny. My byliśmy... No cóż, byliśmy Tarnowskimi. Co się stało? Zapytała Anna, ledwo oddychając. Zaszła w ciążę, powiedział cicho Tadeusz. To wywołało burzę w rodzinie. Niektórzy chcieli, żeby Aleksander się z nią ożenił. Inni chcieli, żeby zniknęła. Anna poczuła, jak Piotr ściska jej dłoń pod stołem. Tadeusz westchnął ciężko. Nie jestem dumny z tego, co się wtedy stało. Rodzina tu podjęła decyzję. Maria dostała pieniądze i została poproszona o odejście. Dla dobra reputacji firmy, jak to wtedy uzasadniano. A dziecko? Zapytała Anna drżącym głosem. Maria zniknęła. Przez lata nie mieliśmy z nią kontaktu, aż do... Tadeusz urwał, patrząc na Annę z nowym zrozumieniem. Aż do ciebie, jak rozumiem. Anna kiwnęła głową, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Wychowałam się w domu dziecka. Nigdy nie poznałam mojej matki. Ani ojca. Tadeusz wyglądał, jakby postarzał się o dekadę w ciągu kilku minut. Mój Boże, szepnął. Nie wiedziałem. Myśleliśmy, że Maria zatrzymała dziecko. Że gdzieś zaczęła nowe życie. Co się stało z Aleksandrem? Zapytał Piotr, przerywając milczenie. Aleksander nigdy nie pogodził się z decyzją rodziny, odpowiedział Tadeusz. Próbował odnaleźć Marię, ale bez skutku. W końcu wyjechał za granicę. Rzadko wraca do Polski. Anna poczuła, jak jej świat wiruje. Jej matka, jej ojciec, cała historia jej pochodzenia, wszystko to nagle stawało się realne, namacalne. Mam coś jeszcze, powiedziała, wyciągając naszyjnik z kluczem. To należało do Marii. Myślę, że klucz pasuje do czegoś w tej firmie. Oczy Tadeusza rozszerzyły się na widok naszyjnika. To niemożliwe. Skąd to masz? Znalazłam w rzeczach, które zostały po Marii, odpowiedziała Anna. Co on otwiera? Tadeusz wstał powoli. Chodźcie za mną, powiedział, kierując się do drzwi. Poprowadził ich korytarzem do małego, ukrytego pomieszczenia na tyłach budynku. Tam, za obrazem przedstawiającym panoramę Warszawy, znajdował się sejf. Ten sejf, zaczął Tadeusz. Maria zaprojektowała go specjalnie dla naszych najcenniejszych projektów. Tylko ona i ja znaliśmy jego sekret. Anna z drżącymi rękami podała mu naszyjnik. Tadeusz ostrożnie wyjął klucz i wsunął go do zamka. Po chwili sejf się otworzył. Wewnątrz znajdowało się kilka kopert i małe pudełko. Tadeusz wyjął je i położył na pobliskim stoliku. To listy, powiedział, otwierając jedną z kopert. Od Marii do Aleksandra. I do ciebie, Anno. Anna poczuła, jak jej serce zatrzymuje się na moment. Z drżącymi rękami wzięła kopertę z jej imieniem. Droga córeczko, zaczęła czytać na głos, jej głos łamiący się z emocji. Jeśli to czytasz, oznacza to, że znalazłaś drogę do swojego dziedzictwa. Żałuję każdego dnia, że nie mogłam być przy tobie, ale wiedz, że zawsze cię kochałam. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumiesz i wybaczysz mi moje decyzje. Anna nie była w stanie czytać dalej. Łzy spływały po jej policzkach, gdy Piotr objął ją ramieniem. Tadeusz otworzył małe pudełko. Wewnątrz znajdował się piękny naszyjnik z szafirem w kształcie łzy. To był projekt Marii, powiedział cicho. Nazwała go Łza Nadziei. Miał być prezentem dla jej córki. Dla ciebie, Anno. Anna wzięła naszyjnik do ręki, czując jego wagę. Nie tylko fizyczną, ale i emocjonalną. Był to namacalny dowód miłości jej matki. Link do przeszłości, której nigdy nie znała. Co teraz? Zapytała, patrząc na Tadeusza. Stary mężczyzna westchnął głęboko. Teraz musimy naprawić błędy przeszłości. Skontaktuję się z Aleksandrem. Powinien wiedzieć, że ma córkę. A ty, Anno, ty jesteś częścią tej rodziny, czy tego chcemy, czy nie. Anna poczuła, jak nowa fala emocji przepływa przez nią. Odkryła swoją przeszłość, ale to był dopiero początek. Przed nią była przyszłość pełna nowych możliwości, nowych relacji i być może szansy na zrozumienie i wybaczenie. Piotr ścisnął jej dłoń. Jestem z tobą, szepnął. Cokolwiek się stanie. Anna kiwnęła głową, przytulając się do niego. Wiedziała, że czeka ją długa droga, ale po raz pierwszy od lat czuła, że nie jest sama. Miała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko splecione w jedną, skomplikowaną, ale piękną historię. Gdy wyszli z budynku jubilerni Tarnowskich, Anna czuła się, jakby opuszczała jedno życie i wkraczała w drugie. Słońce świeciło jasno na warszawskim niebie,
a przed nią rozciągała się droga pełna niewiadomych, ale też nadziei. Co teraz zrobisz? Zapytał Piotr, gdy szli w kierunku jego samochodu. Anna spojrzała na niego, a potem na naszyjnik, który trzymała w dłoni. Teraz? Teraz muszę poznać resztę mojej historii i może czas zacząć pisać nowy rozdział. Piotr uśmiechnął się do niej ciepło. Cokolwiek postanowisz, jestem z tobą. Anna wiedziała, że jej podróż dopiero się zaczyna, ale z każdym krokiem czuła się silniejsza, bardziej kompletna. Była gotowa stawić czoła przyszłości, niezależnie od tego, co przyniesie. Kilka tygodni później Anna siedziała w kawiarni w centrum Warszawy, nerwowo obracając w palcach filiżankę kawy. Naszyjnik z szafirem, łza nadziei, wisiał na jej szyi, przypominając o wszystkim, co odkryła i co jeszcze przed nią. Nagle drzwi kawiarni się otworzyły i wszedł mężczyzna. Miał około 50 lat, siwe skronie i oczy. Te same oczy, które Anna widziała codziennie w lustrze. Aleksander Tarnowski rozejrzał się po kawiarni, aż jego wzrok spoczął na Annie. Przez chwilę stał nieruchomo, jakby nie mógł uwierzyć własnym oczom. Anna wstała powoli, czując, jak serce bije jej jak młotem. – Tato? – zapytała cicho. Aleksander podszedł do niej, jego oczy pełne łez. – Anno – szepnął. – Moja córko. Przez chwilę stali naprzeciw siebie, nie wiedząc, co zrobić. A potem, jakby kierowani jakimś wewnętrznym impulsem, objęli się mocno. – Przepraszam – szepnął Aleksander. – Przepraszam za wszystko. Anna poczuła, jak łzy spływają jej po policzkach. – Jesteś tutaj teraz – odpowiedziała. – To jest najważniejsze. Gdy usiedli przy stoliku, Anna zauważyła, że Aleksander nie spuszcza wzroku z jej naszyjnika. – Maria go dla ciebie zrobiła – powiedział cicho. – Zawsze wierzyła, że pewnego dnia się spotkamy. Anna dotknęła szafiru. – Opowiesz mi o niej? – O was? – Aleksander uśmiechnął się smutno. – To długa historia, ale mamy czas, prawda? Anna kiwnęła głową. – Tak, mamy cały czas świata. I tak, w małej warszawskiej kawiarni ojciec i córka zaczęli odbudowywać most między przeszłością a teraźniejszością, tworząc fundamenty pod nową, wspólną przyszłość. Miesiące mijały, a Anna powoli odkrywała nowe aspekty swojego życia i swojej rodziny. Relacja z Aleksandrem rozwijała się, pełna wzlotów i upadków, ale zawsze szczera i pełna miłości. Poznała również dalszą rodzinę Tarnowskich. Niektórzy przyjęli ją z otwartymi ramionami, inni z rezerwą, ale każde spotkanie było krokiem w kierunku zrozumienia i akceptacji. Piotr był przy niej przez cały ten czas, oferując wsparcie i miłość, gdy tego potrzebowała. Ich związek umocnił się w obliczu tych wyzwań, a Anna coraz częściej myślała o tym, że znalazła nie tylko swoją biologiczną rodzinę, ale i tę, którą sama wybrała. Pewnego dnia, gdy pracowała nad nowym projektem biżuterii w swoim małym atelier, pasja, którą odkryła w sobie po poznaniu historii matki, otrzymała niespodziewany telefon. Anno? Usłyszała znajomy głos Tadeusza Tarnowskiego. Muszę ci coś powiedzieć. To dotyczy twojej matki. Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Co się stało? Dostaliśmy wiadomość, powiedział Tadeusz. Maria żyje. Jest w Paryżu. Anna poczuła, jak świat wiruje wokół niej. Jej matka żyje? Po tylu latach? Jak to możliwe? Zapytała drżącym głosem. To długa historia, odpowiedział Tadeusz. Ale najważniejsze jest to, że chcę się z tobą spotkać, jeśli tego chcesz. Anna zamknęła oczy, czując, jak emocje przepływają przez nią falami. Strach, radość, niepewność, nadzieja. Wszystko mieszało się w jej sercu. Tak, powiedziała w końcu. Chce się z nią spotkać. Tydzień później Anna stała przed małą paryską kawiarnią, ściskając dłoń Piotra. Aleksander był tuż obok, jego twarz mieszaniną nadziei i niepokoju. I wtedy ją zobaczyła. Kobieta w średnim wieku, z rudymi włosami przetykanymi siwizną, o oczach pełnych miłości i żalu. Maria Walczak, jej matka. Anno, szepnęła Maria, podchodząc powoli. Moja mała dziewczynko. Anna poczuła, jak łzy spływają jej po policzkach. Bez słowa objęła matkę, czując, jak lata rozłąki, bólu i tęsknoty rozpływają się w tym uścisku. Mamo, szepnęła Anna, z trudem powstrzymując szloch. Tak bardzo tęskniłam. Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. Matka Anna gładziła córkę po włosach, sama nie mogąc powstrzymać łez. Moje dziecko, moja kochana córeczka.
Każdego dnia modliłam się o ten moment. Stały tak przez długą chwilę, nie mówiąc nic więcej, po prostu ciesząc się swoją obecnością. W końcu Anna odsunęła się lekko i spojrzała matce w oczy. Co się stało? Jak udało ci się uciec? Zapytała, wciąż nie mogąc uwierzyć, że to nie sen. Matka westchnęła ciężko. To długa historia, kochanie, ale najważniejsze, że jestem tu teraz. Udało mi się przekupić strażnika i uciec z obozu. Potem, cóż, przeszłam pół Europy, by cię odnaleźć. Anna pokiwała głową, pełna podziwu dla odwagi i determinacji matki. Ale teraz jesteś bezpieczna. Jesteśmy razem i już nigdy się nie rozstaniemy. Matka uśmiechnęła się przez łzy. Tak, moja droga, teraz zaczniemy nowe życie, razem. Anna rozejrzała się po swoim małym mieszkaniu. Zostaniesz ze mną, prawda? Mam tu niewiele, ale nic więcej nie potrzebuję, przerwała jej matka. Mam ciebie, to wszystko, czego pragnęłam przez te wszystkie lata. Obie kobiety znów się objęły, czując, jak lata cierpienia i samotności ustępują miejsca nadziei i radości. Przed nimi była jeszcze długa droga do pełnego zrozumienia i uporania się z przeszłością, ale najważniejsze, że znów były razem. Chodź, mamo, powiedziała w końcu Anna, ocierając łzy. Zrobię nam herbatę i opowiesz mi wszystko. Mamy tyle do nadrobienia. Matka skinęła głową z uśmiechem i razem ruszyły w stronę kuchni, rozpoczynając nowy rozdział swojego życia. Rozdział, w którym znów były rodziną. W kuchni Anna przygotowała herbatę, podczas gdy jej matka Helena usiadła przy małym stoliku. Zapach świeżo parzonej herbaty wypełnił pomieszczenie, tworząc atmosferę domowego ciepła, którego obie tak długo były pozbawione. Opowiedz mi wszystko, mamo, poprosiła Anna, stawiając przed matką filiżankę. Co się z tobą działo przez te wszystkie lata? Helena wzięła głęboki oddech i zaczęła swoją opowieść. Mówiła o latach spędzonych w obozie, o codziennej walce o przetrwanie, o nadziei, która nigdy jej nie opuszczała. Opowiadała o ludziach, których spotkała, o małych aktach dobroci, które pomagały przetrwać najcięższe chwile. Anna słuchała z zapartym tchem, ściskając dłoń matki. Każde słowo było jak puzzle układające się w obraz życia, którego nie znała, a które teraz stawało się częścią jej własnej historii. Gdy Helena skończyła swoją opowieść, zapadła cisza. Anna próbowała przetrawić wszystko, co usłyszała. A ty, córeczko? Zapytała w końcu Helena. Jak sobie radziłaś przez te wszystkie lata? Anna zaczęła opowiadać o swoim życiu, o trudnych początkach, o studiach, o pracy, o przyjaciołach, którzy stali się jej rodziną. Mówiła o nadziei, która nigdy nie zgasła, o poszukiwaniach, które nigdy się nie skończyły. Godziny mijały, a one wciąż rozmawiały, śmiały się i płakały, nadrabiając stracony czas. Świt zastał je wciąż siedzące przy kuchennym stole, z pustymi filiżankami herbaty i sercami pełnymi nowej nadziei. Co teraz, mamo? Zapytała Anna, gdy pierwsze promienie słońca wpadły do kuchni. Helena uśmiechnęła się ciepło. Teraz, moja droga, zaczynamy od nowa. Razem. W ciągu następnych tygodni i miesięcy Anna i Helena budowały swoje nowe życie. Anna pomogła matce odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a Helena dzieliła się z córką mądrością zdobytą przez lata cierpień i walki. Razem odwiedziły grób ojca Anny, gdzie Helena mogła w końcu pożegnać się z mężem. Był to moment pełen bólu, ale też pewnego rodzaju zamknięcia, pozwalający im obu ruszyć naprzód. Z czasem Helena zaczęła udzielać się w lokalnej społeczności, dzieląc się swoją historią i pomagając innym ocalałym. Anna, zainspirowana odwagą matki, zaangażowała się w działalność organizacji pomagającej uchodźcom. Rok po powrocie Heleny w małym mieszkaniu Anny zebrała się grupa przyjaciół i nowo poznanych członków rodziny. Świętowali nie tylko urodziny Heleny, ale też nowe życie, które wspólnie zbudowały. Gdy tort został pokrojony, a życzenia wypowiedziane, Helena wstała i uniosła kieliszek. Za rodzinę, powiedziała, patrząc na wszystkich zgromadzonych. Za tę, którą straciłyśmy, za tę, którą odzyskałyśmy i za tę, którą stworzyłyśmy. Za miłość, która przetrwała wszystko. Anna dołączyła do toastu, czując, jak jej serce przepełnia wdzięczność i radość. Patrząc na uśmiechniętą twarz matki, wiedziała, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, razem są w stanie stawić czoła wszystkiemu. I tak,
W ciepły letni wieczór w małym warszawskim mieszkaniu historia Anny i Heleny znalazła swoje szczęśliwe zakończenie. Nie był to koniec ich przygód, ale raczej początek nowego rozdziału, pełnego miłości, zrozumienia i nadziei na lepsze jutro.